Zapraszamy na MMA Talk Show. Witam wszystkich serdecznie w szóstym odcinku MMA Talk Show. Ja nazywam się Olkiewicz Mariusz, a moim gościem dzisiaj będzie Paweł Jóźwiak. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, wracamy po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że ta częstotliwość odcinków jednak wróci do normy. Okres wakacyjny, wiadomo, więc trochę tego będzie mniej, ale będziemy się starali, dlatego teraz będzie wielu gości. Wielu gości mamy, z którymi będą rozmowy u nas w MMA Talk Show, ale nie będzie zawodników, będzie bardzo mało zawodników. Wiem, że pewnie macie kilku, z którymi byście chcieli, aby tutaj się te rozmowy odbyły i to na pewno się wydarzy, natomiast mamy naprawdę pomysły i jednym właśnie z tych pomysłów był Paweł Jóźwiak, także bardzo jest mi miło, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać w końcu o tematach też tych pozasportowych. Naprawdę jest tego dużo, nie zmieściło mi się wszystko nawet na kartce, starałem się drobnym druczkiem zapisywać. Na to co mnie na początku, to, co mnie interesuje, to od czego się w ogóle zaczęły twoje zainteresowanie ze sportami walki. To mnie interesuje, bo gdzieś pojawiłeś się, już jakby fan od razu od pierwszej gali miał wysokie aspiracje, nie było takiego badania rynku, tylko mieliście konkretny od razu zamysł, że ma to wyglądać tak i tak, ale nikt nigdy nie wiedział, jak to się zaczęło. Wiemy, jak to wyglądało w innych organizacjach, wiadomo, u Tomka Bobylańskiego, u Martina, u Maćka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nigdy nie widzieliśmy, jak to wygląda u ciebie. Skąd zainteresowanie sportami walki? Kiedy to się w ogóle zaczęło? Czy to w młodości, czy dużo później, czy to po prostu tylko widzisz? Ja ogólnie jestem byłym sportowcem. Od 11 roku życia trenowałem profesjonalnie sport. Zaczynałem od tenisa ziemnego. Przez 7 lat trenowałem tenis ziemny. Trenowałem po 3 razy dziennie, po 6 godzin dziennie. Całe moje życie było podporządkowane pod sport. W pewnym etapie gdzieś skończyłem, gdzieś nie wiem, z 18 lat doszedłem do pewnego poziomu, którego już nie mogłem przeskoczyć. W tenisie z racji tego, że zacząłem trenować w wieku 11 roku życia, powinno się w tenisa maksymalnie zacząć trenować już jako bardziej takie dziecko, czyli w wieku 7-8 lat. No, że miałem odpowiednie warunki fizyczne, byłem wysoki, duży, silny, a że w tenisa trenowałem w SKT Sopot, to niedaleko znajdował się klub Ogniwo Sopot, także diametralnie zmieniłem w wieku 19 lat dyscyplinę i z tenisa przerzuciłem się na rugby, czyli w ogóle kompletnie diametralna zmiana. No i ale warunki fizyczne i to reszta warunki też fizyczne, też podobne. Warunki fizyczne były, także ja na początku nie znałem w ogóle zasad, technik, nic, brałem tylko piłę i biegłem z tą piłą i wszyscy się odbijali ode mnie, także szybko dosyć awansowałem. Już po kilku miesiącach trenowania byłem w pierwszej drużynie juniorskiej. Miałem też miejsce w składzie w seniorach, grałem w pierwszej lidze, także już po pierwszym czy drugim roku trenowania już miałem dwa tytuły mistrza Polski i juniorów i seniorów, także to była super przygoda. No i nie ukrywam, w tamtych czasach rozpoczęło się moje zamiłowanie do sportu walki, tak? Bo wtedy na boisku to były jeszcze takie czasy, że sędziowie nie byli tacy restrykcyjni, ciężko, często dochodziło do bijatyk, także my wszyscy rugbyści trenowaliśmy też sporty walki, chodziliśmy na boks czy na zapasy, trenowaliśmy na workach, walki z cieniem i tak dalej, także stąd się wzięło moje, podczas trenowania rugby, tak naprawdę moje zamiłowanie do sportu walki. No, jestem z tego rocznika, że wychowałem się na zarywaniu nocach dla walk Andrzeja Gołoty, nieraz wstawałem w nocy, potem dla Tomka Adamka. Z racji tego, że pochodzę z Gdańska, z mojego miasta, też jest Darek Michalczewski, któremu też kibicowałem i świętowałem jego wszystkie sukcesy bokserskie. A że potem potoczyło się moje życie z czasem tak, że zacząłem pracować w branży eventowej. Przez swego czasu pracowałem jako menadżer dla UEFA podczas Euro 2012 w Polsce. Pracowałem przy eventach również, przy otwarciach wszystkich nowych stadionów, stadion we Wrocławiu, stadion w Gdańsku czy stadion narodowy, mecz reprezentacji Polski, także można powiedzieć, że nabrałem olbrzymiego doświadczenia, jeśli chodzi o obsługę imprez masowych, widziałem, jak to się robi, a oprócz tego zawsze lubiłem gale, tak? Jeździłem nieraz na gale KSW nawet, muszę to przyznać, jeździłem na gale Polsat Boxing Night i bardzo mi się to podobało. I miałem takie sobie marzenie, że fajnie byłoby kiedyś zrobić taką galę. Miałem takie marzenie, taki kaprys, no, z racji tego, że mieszkałem w tym czasie we Wrocławiu. Znałem tam wszystkich na stadionie Wrocław, miałem tam dobre, że tak powiem, relacje ze stadionem. To wymyśliłem sobie, że klub biznesowy, który tam mieści około 2000 ludzi, idealnie nadaje się na organizację takiej małej gali, tak jak to sobie wymyśliłem.
I zacząłem kombinować, jak to zrobić. Na początku byłem sam przy tym projekcie. Potem akurat napatoczył się Rafał Sawicki, z którym się za bardzo nie znałem, ale który też był interesował się sportami walki. I tak na spontanie, można powiedzieć, zrobiliśmy tą pierwszą galę, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Naprawdę było tyle, ten klub biznesowy mieścił około 2000 ludzi. Tam było dużo, dużo ponad to. Musieliśmy w pewnym momencie zabarykadować się, żeby już więcej ludzi nie wpuszczać. Wspaniały odzew był wokół, zainteresowanie wokół tego. To już tak to wszystko się potoczyło, że ta gala była 13 czy 16 listopada, już nie pamiętam dokładnie, ale na pewno było w listopadzie 2013 roku. W marcu robiliśmy już galę w tym samym miejscu, ale już to wszystko było bardziej profesjonalnie zorganizowane. Była już telewizja, Fightbox, transmisja na żywo, także wszystko już było o wiele, wiele lepiej, jeśli chodzi o organizację, tak? Bo przy pierwszej gali to wszystko było na spontanie. Ludzie, pierwsi goście już wchodzili, a my jeszcze krzesła żeśmy rozstawiali, tak? Finalnie zapomnieliśmy, żeby wygrodzić strefę zero wokół ringu. No tam był pełen Armagedon, naprawdę. No właśnie, to pierwszą galę też chciałem zapytać, bo to jednak jest ciekawe doświadczenie. No ja też przy eventach pracuję od 8 lat i mniej więcej wiem, jak to wszystko wygląda i od 8 lat zawsze coś zaskakuje. Nie da się, doświadczenie wiadomo jest, ale zawsze jest coś, czego się człowiek nie może spodziewać, czynniki po prostu takie żywe, no jak żywy organizm, to jest event, żywy organizm. Chyba właśnie specyfika tych eventów, tak? My już mamy 25. galę za sobą, 6 lat na rynku i zawsze byśmy chcieli, żeby to wszystko było spokojnie, ale za każdym razem jest oczywiście troszeczkę lepiej i sprawny, ale zawsze jest jakiś Armagedon, zawsze są jakieś nieprzewidziane problemy i zawsze jest kupa roboty, no naprawdę. Nie da się chyba na spokojnie tego zrobić, także już kiedyś mówię, to nie jest zajęcie dla normalnych takich statecznych ludzi, którzy chcą mieć wszystko poukładane. Tam jest pełen hardcore, non stop telefon, non stop maile, nieprzewidywane sytuacje, teraz nawet 25. gala, już za 15 minut rozpoczyna się pierwsza walka. Nagle podchodzi do mnie Piotr Michalak i mówi: Paweł, a gdzie jest gong? Ja mówię, no jak to gdzie jest gong? A była akurat taka sytuacja, że od początku, odkąd mamy klatkę, Arek Wełna nam dostarczał klatkę. Teraz mieliśmy klatkę od Klaczka. Wełna zawsze w pakiecie dawał gong. Ja dzwonię do Klaczka, a gdzie jest gong? Mówi, jaki gong? Nie było mowy o żadnej gongu, nie? Mówię, co teraz? Nie? Już mówię do miejscowego chłopa, biegnij szybko do tego, do plebanii jakiejś, niech dadzą dzwonek. Nagle mój wspólnik Bartek Szuba mówi: Paweł, spokojnie, i pokazuje mi tawernę za rogiem. Mówi, wczoraj tam jak siedzieliśmy na piwie, to widziałem taki dzwonek. Szybko pobiegliśmy do tej tawerny i pożyczyliśmy ten dzwonek i już był gong. No, taka śmieszna troszeczkę sytuacja, ale pokazująca całą tą specyfikę tak naprawdę tych eventów telewizyjnych, eventów live, że czasami drobne takie szczegóły, jakieś przypadkowe zupełnie mogą wszystko położyć, dlatego trzeba szybko i sprawnie reagować. No to prawda, to prawda. To faktycznie historia z gongiem będzie kultowa, myślę. No, a co największy problem sprawiło przy pierwszej gali? Czy bałeś się tego, że nie będzie ludzi, czy tego, że pojedynki będą nieciekawe? Co było największym takim problemem w głowie generalnie, stresem związanym z... Nie, no tam było mnóstwo stresu, tam było mnóstwo, telefon się gotował, był taki kocioł, że nikt nie wiedział, o co chodzi, kompletnie. To było takie zamieszanie, to było na spontanie. No, ja to robiłem, Rafał Sawicki, jeszcze taki Maciek Wesoły, który nam pomagał, jeden chłop od karty walk. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o zespół, grafiki, wszystko, no tak było wszystko na spontanie, robione kompletnie, nie? A jak wyglądał budżet na pierwszą galę? Bo teraz już parę lat nie minęło. Wbrew pozorom, przy pierwszej gali nie było planowania budżetu, ani nic, wszystko było robione całkowicie na spontanie. Na pierwszej gali zarobiliśmy nawet nieźle, nie? O, znaczy się udało jednak na pierwszej, no bo zwykle organizatorom się nie udaje. Na pierwszej było do przodu grubo, tak? Tylko, że to wiadomo, zawodnicy bili się za przysłowę grosze, tak? Bo tam nie wiem, czy było największą wypłatę, to chyba miał Michał Turyński, ale to tylko dlatego, że był wzięty w ostatniej chwili, tak? Bo tam była taka spektakularna sytuacja, że w walce wieczoru miał się bić były strongman Janusz Kułaga z Adamem Ślesińskim, chyba w kickboxingu. Na ważeniu było wszystko okej. Okay. Ale strongmanem poniosło takie emocje, że wieczorem już tak się denerwował, że gdzieś poszedł na miasto, wypił dwa piwa i z nerwów uderzył ręką w ścianę i połamał sobie rękę, tak? Czyli walka wieczoru była zagrożona. Musieliśmy na szybkość Michała Turyńskiego werbować, który gala rozpoczynała się o godzinie 19. On o 12 dostał propozycję wzięcia walki last minute, nie? No to faktycznie to słowo pełen hardcore tutaj pasuje. Było hardkorowo, no. No, teraz chciałem zapytać jeszcze taką jedną rzecz, bo chodziły gdzieś, parę plotek chciałbym po prostu zweryfikować i kiedyś przy gali Silesian Rage, czyli to FEN 14 chyba był, październik, tak strzelam, połowa października,
chodziły plotki, że od Polsatu dostaliście ultimatum a propos oglądalności, że jeżeli słupki nie przekroczą jakiejś wartości, to ściągną was w ogóle z Polsatu, czy zepchną na jakieś tam niszowe kanały? Nie, nie, no nigdy tak nie było i to nawet jest sprzeczne z logiką telewizji tak naprawdę, bo współpraca telewizyjna polega na tym. Promotor organizuje cały show, całą oprawę wokół tego, musi zadbać o poziom sportowy, o frekwencji, o to wszystko, co się odbywa. A jeśli chodzi o telewizję, jak ma na antenie dany produkt, to telewizja walczy o tą oglądalność, tak? To, bo to wszystko zależy, jaką dają antenę dany partner telewizyjny, jaka jest promocja i tak dalej. Nie? Także nigdy nie mieliśmy takiego ultimatum i z tego co wiem, to nasze oglądalności cały czas rosną i nasz partner jest z tego bardzo zadowolony. Mhm. Kolejna sprawa to biznesy, no bo nie zajmujesz się tylko fenem. Więc ile tego jest, jakie to są, od kiedy to trwa i jakby jak to wszystko wygląda? No bo jesteś bardzo zajętym człowiekiem, nie zajmujesz się tylko MMA. Nie zajmuję się tylko MMA. Wiadomo, że to jeszcze nie ten etap, żebym się zajmował tylko fenem, bo nie wszystkie gale były aż tak dochodowe jak ta pierwsza słynna. Mam jeszcze kilka spółek, którymi się zajmuję i przede wszystkim działam w branży eventowej. Posiadam też agencję eventową, która zajmuje się organizacją eventów, ale już nie dla siebie na własną rękę, tak jak fan, tylko dla kogoś, czyli konkretne dostajemy zlecenie, konkretny budżet i robimy. Mam też inną spółkę, która się zajmuje, która tak zwaną jest agencją pracy, czyli werbujemy ludzi z całego świata i dostarczamy konkretnym firmom pracowników, zależnie od tego, jakie jest zapotrzebowanie. Mhm. Także mam co robić, MMA jest moją pasją, głównie to robię dla pasji, nie dla pieniędzy, aczkolwiek nie ukrywam, że jak każdy biznesmen chciałbym z tego kiedyś mieć pieniądze i według mnie wszystko jest na dobrej drodze i te pieniądze prędzej czy później będą. Mhm. A ja myślałem, że wszystkie siły wsadzić w fen, wszystkie środki finansowe, wszystkie siły i po prostu zająć się w 100% tylko fenem, to mogłoby być jeszcze lepiej niż jest? Nie, no uważam, że jest to dobrze robione, tak? Bo tylko dzięki temu, że ja, tak jak i też moi partnerzy, wspólnicy też mają swoje biznesy, w gorszych chwilach byliśmy w stanie ten fen finansować, tak? A gdyby nikt z nas nie miał innych biznesów, każdy by się zajmował tylko fenem, to w kryzysowej sytuacji trzeba by było wywiesić białą flagę, powiedzieć: panowie, sorry, game over, jesteśmy bankrutami, nikomu nie płacimy i tyle byśmy skończyli, jak dużo polskich organizacji, które niestety zakończyło działalność z długami, niespłaconymi długami, tak? My na tą chwilę możemy się pochwalić tym, że nikomu nic nie jesteśmy winni, że pomimo nieraz różnych trudności, w jakich się znajdowaliśmy, zawsze żeśmy się rozliczali, czy też z podwykonawcami, czy z zawodnikami. Także jak na 6 lat działalności, myślę, że śmiało można o nas można powiedzieć, że jesteśmy solidnym partnerem dla wszystkich. No, biorąc pod uwagę naszą branżę, to nie wiem, może śmiała teza, ale wydaje mi się, że większość padła organizacji niż przetrwała, jakby tak policzyć. No to jakby tak policzyć, to rzeczywiście taka jest prawda, tak? Jakby popatrzeć przez pryzmat ostatnich 6 lat, czyli czasu, kiedy fen jest na rynku, no to praktycznie oprócz KSW, które jest liderem od lat, to jesteśmy tylko my taką organizacją Konstans. No Slugfest jeszcze trzeba tutaj przypomnieć, bo to jest 14 gal już chyba. Już, nie, tak. Małych, lokalnych, ale jednak 14 cały czas się utrzymują. No tak, zgadza się. Na pewnym się poziomie, ale trzeba im oddać jednak to. Tak, robią dobrą robotę. Ja uważam, że mniejsze organizacje też są potrzebne, tak, bo tacy więksi organizatorzy, jak my czy KSW, też muszą brać tych zawodników. Ci zawodnicy też muszą się gdzieś obijać, bo też ci młodzi chłopacy nie mogą od razu wychodzić na duże gale, na duże anteny. Muszą stopniowo zdobywać te doświadczenie, tak? I zbierać je przede wszystkim. Mm. Jak myślisz, gdzie jest większa różnica między kim, którąkolwiek jest ta organizacja siłą, trzecia organizacja, która by nie była nią, to większy dystans jest między trzecią a wami, czy między wami a KSW? Czy już uważacie, że jednak odbiegliście na tyle daleko, że jeszcze macie daleko do KSW, ale już ta trzecia, czwarta organizacja są daleko za wami? Nie chciałbym być tutaj jakoś nieskromny, broń Boże, tak? To, co wszystko osiągnęliśmy, to osiągnęliśmy wytrwałością i ciężką pracą i uważam, że do KSW jednak niestety nam jeszcze dość dużo brakuje, przede wszystkim jeśli chodzi o budżety, oni są na innych budżetach, tak? Bo to, że robią gale z pay-per-view i sprzedają je, generuje im duże dochody, wypełniają też duże obiekty, to też im generuje spory przychód, tak? Także tutaj nie chciałbym, tak podkreślam, nie chciałbym być jakiś buńczuczny czy coś, ale uważam, że jest KSW, potem jakaś tam duża przestrzeń, my,
potem też jakaś tam dosyć duża przestrzeń i dopiero kolejne organizacje i cały peleton. A jakbyś miał wybrać tą trzecią, to byłby Babilon, to byłaby armia, czy jeszcze inna organizacja? No, jeśli nie chciałbym wybierać, tak, bo to nie moja rola, żeby oceniać innych. Tak, ja mogę oceniać siebie i mówić, w jakim miejscu jest moja organizacja, no ale trzeba być troszeczkę obiektywnym. No, trzeba jednak docenić, że Tomek Babiloński jest dłużej niż ta armia. Zrobił więcej gal, także na pewno organizację Tomasza stawią wyżej niż armia, nikomu nic nie ujmując oczywiście, tak? Zacznijmy zapytać o pierwszą twoją pracę w ogóle w życiu. To czym się zajmowałeś? I kiedy to było przede wszystkim? Bo to różnie u różnych ludzi, niektórzy zarabiają już w wieku 14-16 lat, a niektórzy dopiero gdzieś tam po studiach. Pierwsza moja praca, niech ja sobie przypomnę. No, pierwsza moja praca to byłem pracownikiem agencji ochrony i byłem średnio zadowolony, bo akurat miałem Carbusa. Chciałem sobie kupić do niego nowe alufelgi, miałem chyba z 19 lat, ale niestety wypłata starczyła mi tylko na 3, na czwartą. Już musiałem się zapożyczyć, także stwierdziłem, że jestem chyba skazany na to, żeby pracować bardziej dla siebie niż dla innych. Agencja ochrony, czyli w jakaś sieciowa, czy gdzieś po bramkach tak zwanych? Nie, jakoś sieciowo, gdzieś pracowałem, ochraniałem. Jako taki zwykły, no wiadomo, młody chłopak byłem, zwykły taki szeregowy pracownik na jakimś szpitalu, potem jeszcze jakiś zakład pracy czy coś. No ciężko było, trzeba było pracować 24 godziny na dobę, jeszcze nocna zmiana od 19 do 7 rano, jeszcze takie radio pamiętam miałem i kazali co godzinę się meldować, żeby nie spać, nie? Także... No, to faktycznie, no taka niewdzięczna momentami praca. Chciałem zapytać, właśnie nie pamiętam o którą galę dokładnie, bo już mi numerki uciekają, ale Polsat Sport Fight ostatnio mocno nadrabia, nawet generalnie znam program, kanał, to jest normalna sprawa, natomiast bardzo dużo tam jest retransmisji, ale bardzo się cofają i cofnęli się do gali, w której Waldemar Kasta był was anonserem. To druga gala, pierwsza, trzecia, jakoś to pierwszy... Druga, tak, dokładnie, zgadza się. No. Ja wiem, pamiętam wywiad Waldka Kasty, on powiedział, że no generalnie on ma swoją stawkę i wy ją po prostu zapłaciliście, no ale to był ostatni raz, no bo gdzieś tam... Afera się z tego zmontowała. No właśnie, nie wiem, czy dostał reprymendę, czy cokolwiek, no generalnie jakby bez porozumienia z KSW taki krok podjął, no ale wystąpił, oglądałem to, nie wiem, gdzieś w maju chyba, Waldka Kastę. Widać, fen już było groźne, inwazyjne od drugiej gali, że chcieliśmy Kastę sprzątać nawet, także nie dziwię się, że taka mało sympatii między naszymi organizacjami były przez te wszystkie lata. No, no właśnie, jak to w ogóle wszystko wyglądało, skąd pomysł, to się domyślam, tylko jakby jak to wszystko wyglądało i jak wyglądały rozmowy i czy zastanawialiście się w ogóle co na to KSW? No, kurczę, to było tak, ja mieszkałem wtedy we Wrocławiu, Waldek też pochodzi z Wrocławia, gadaliśmy, jakoś tak się spotkaliśmy, poznaliśmy się, poszedłem w ogóle z Waldkiem na pierwsze spotkanie, które miało zająć pół godziny, to miała być kawa, a przesiedziałem z nim chyba 4 czy 5 godzin, nie? To opowiedział mi tyle historii o MMA i tak dalej, że po prostu to było never ending story, ja wtedy wchodziłem w temat i byłem chłonny wiedzy, że tak powiem. No co, no Waldka zawsze szanowałem jako anonsera i uważałem, że robi najlepszą robotę. Także to też było jakieś takie moje małe marzenie. Jak już robisz sobie galę, bo coś, nie wiem, no tak jak wcześniej podkreślałem, nawet galę KSW w jakimś stopniu, nie ma co tego ukryć, zainspirowały mnie do robienia tego. On mi się podobał jako super anonser, no jakoś go przekabaciłem, że wystąpił u nas. Nie? Potem się afera z tego mała zmontowała, bo generalnie Waldek dostał od nas od razu, miał zapłacone za dwie gale, no, ale już na drugie niestety nie mógł wystąpić, bo dostał tam mocną reprymendę i przy okazji podwyżkę. I stał się wyłącznościowym już anonserem, bo wcześniej nie był wyłącznościowym, no właśnie, tak przynajmniej właśnie mówił, nie? No właśnie, ale faktycznie to była aż tak duża stawka, jak na tamte czasy za anonsera? Czy był najdroższym anonserem w historii FEN? Chyba tak, no. Już nie pamiętam ile miał, ale jak nie najdroższym, to jednym z droższych, nie? Ale Walek w ogóle był wtedy chory, miał wtedy problemy, jak po jakiejś operacji był coś, także... I tak sądzę, że on wystąpił na tej gali. Tak? Ale ja rozumiem, że relacje między wami są absolutnie poprawne, nie ma żadnych tam złych. Nie, no wszystko okej z Waldkiem, wszystko okej. Okay. Trochę byliśmy potem źli, no bo jakoś kurczę tam w ostatniej chwili dopiero powiedział, że jednak nie może być u nas anonserem na FEN 3, a my już się rozkręcaliśmy, tak, bo w
Fen 2 już było z telewizją, a Fen 3 to już szliśmy na grubo, hala stulecia, olbrzymi obiekt, no już naprawdę już mieliśmy wtedy plany zaborcze. Chciałem zapytać, z kim nie udało się dogadać z zawodników, a z którymi już był prawie już ta kropka na kontrakcie postawiona po podpisie, mówisz się o zawodnikach, którzy narobiliby mnóstwo szumu na polskiej scenie. Było trochę takich, no na pewno z Damianem Janikowskim, nie? Na czele, tak? Z Asią Jędrzejczyk, nie? Z Asią już kontrakt był na ławie, już był wysłany do Pawła Derlacza, ale było, w tym kontrakcie był zapis, że jak się zgłasza UFC, to wtedy kontrakt jest nieważny i Asia miała wystąpić na gali Fen 4 w Sopocie, no ale akurat pech dla nas, a szczęście dla Asi, że w tym czasie dostała propozycję walk UFC, no i nigdy nie wystąpiła na Fenie, także to taka największa gwiazda światowego formatu, która miała się u nas bić, ale do tego nie doszło. No i z Damianem Janikowskim też, Damian przecież promował nasze gale już na pierwszych galach, był na konferencjach i tak dalej, śmigał w koszulce Fenu, nawet można czasami wyszperać w internecie te pierwsze takie konferencje prasowe, jak Damian mówi, że to Fen będzie kiedyś najlepszą federacją, że on jak zadebiutuje tylko w Fenie. No i rzeczywiście było do tego blisko, mieliśmy już kontrakt wynegocjowany, czekał tylko praktycznie, że była ręka przybita z Damianem, że wszystko ok, miał go tylko parafować, no ale niestety, jak to w życiu bywa i na rynku pełnym konkurencji, finalnie zadebiutował w KSW. A w ogóle tylko KSW jest takim konkurentem, który sprząta wam zawodników, z którym walczycie o tych zawodników, jeżeli się pojawia jakieś ciekawe nazwisko? Słuchajcie, no rynek jest duży, zmienny i co chwilę powstają jakieś organizacje, tak? Tak przez chwilę był MMA Attack, przez chwilę był Promak, przez jakiś czas był DSF, no byli i inni, także każdy stara się jakoś konkurować. No wiadomo, są konkurenci różni, no ale naszym największym konkurentem jest lider, czyli KSW, to nie ma co tutaj się oszukiwać. Chciałem zapytać o jedną rzecz, bo dostałem taką informację gdzieś kiedyś i chciałem właśnie przy okazji tego MMA Talk Show zweryfikować. Wiadomo, że twoje relacje gdzieś z Martinem Lewandowskim są delikatnie napięte, ty parę gorzkich słów pod jego adresem powiedziałeś, on pod twoim generalnie, ale słyszałem, że z Maciejem Kawuckim już to tak nie wygląda. Nie, no zobaczcie, ja bardzo lubię, naprawdę sympatyczny facet, kiedyś mieliśmy jakieś tam gorsze może tam chwilę, jakieś tam wywiady czy coś, ale wiadomo, jak to w rynku, jak to w branży, jak to w polskim piekiełku, ale spotkaliśmy się kilkukrotnie na różnych takich neutralnych imprezach, na neutralnym gruncie, także pogadaliśmy, wypiliśmy sobie razem nawet małego drinka, także tam jest wszystko okej, Maćka bardzo lubię, szanuję go, doceniam jego pracę i dla mnie to jest spoko chłop i uważam, że z nim bym się na pewno dogadał. A co sądzisz, już tak jakby obiektywna twoja, czy subiektywna w zasadzie też może opinia, może wiesz coś więcej a propos Maćka i Martina, mówi się często o konflikcie między nimi, że już dawno nie są kolegami, tylko już są współpracownikami, współwłaścicielami, łączy ich tylko biznes i faktycznie z tego, co, że Martin siedzi jakby w biurze w ogóle u siebie w Majlandzie, Maciek siedzi w biurze KSW i tak naprawdę widują się tylko przy okazji gal, no i gdzieś tam na telefonach, na mailach, ale faktycznie tej takiej przyjaźni, czy już to nie za bardzo występuje. Nie wiem, no nie mi to oceniasz, to nie mam z nimi na tyle relacji, żeby to oceniać, żeby się wypowiadać, to przede wszystkim są wspólnikami, jak widać w biznesie są pogodzeni, bo biznes robią bardzo dobrze i to jest chyba najważniejsze, to co jest między nimi prywatnie, to ich sprawa, także wiedzą co robią, bo nawet jeśli coś jest na rzeczy, a nie pokazują tego do wiadomości publicznej, to świadczy o ich profesjonalizmie i jakiejś tam mądrości biznesowej, tak? No to pewna zgoda, to prawda. To trzeba obu panom oddać. Na wszystkich galach udało się zarobić? No nie, no gdzie? No były lepsze i gorsze, były zarobkowe, ale też były takie gale, że byliśmy nad przepaścią już, tak? Że widmo bankructwa zagrażało, no, patrzyło nam głęboko w oczy, także nie, no były gale. Statystycznie, jakby procentowo to rozłożyć mniej więcej. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, 25 gal były lepsze i gorsze, tak naprawdę dopiero gdzieś tak od roku wychodzimy na finansową jakoś prostą, że to zaczyna cyferkowo dobrze wyglądać, to jedną z gorszych to była gala ta wspomniana Fen 14, Salesian, Rage, to naprawdę było kurde. A wiele czarnych chmur Czarne chmury się zbierały, śląskie piekło, także ledwo uszliśmy z życiem i dobrze, że to nie była ostatnia gala Fenu, bo były chwile takie zgrozy, że nawet
przed rozpoczęciem imprezy było tak grubo, że nawet z telewizji Polsat dzwonili do nas i się pytali jeszcze godzinę przed wejściem na anteny, czy na pewno gala się odbędzie, bo tam było istne trzęsienie ziemi. No to prawda, też słyszałem od Błędy popełnialiśmy, ale najważniejsze, że wyciągaliśmy wnioski zawsze, tak? I to był ostatni nasz taki błąd i przez kolejne tam 11 gal już nie było takich sytuacji podbramkowych, bo wiedzieliśmy już jak to robić, żeby unikać pewnych sytuacji, nie? No właśnie, a jak to jest? Bo z jednej strony wydaje się, że gala, granie lokalnymi zawodnikami to jest klucz do sukcesu, a z drugiej strony, no jak się gra lokalnymi zawodnikami, to trzeba mieć z tyłu te aspekty tak zwane kibicowskie. Nie, to wiadomo, to trzeba patrzeć, tak, żeby mieć aspekty kibicowskie, żeby nie walczyło przede wszystkim ze sobą dwóch zawodników antagonistycznie nastawionych do siebie drużyn, to podstawa. A propos lokalnych bohaterów, no to jest jakiś sposób na sukces, ale do pewnego momentu, tak, bo lokalnymi zawodnikami można wypełniać obiekty do 1000 osób, no max 1500, ale jak już chce się iść coś więcej, takie 5000-tysięczniki, to już trzeba niestety iść dalej. Tymi zawodnikami lokalnymi się wspomagać, ale też mieć jakieś nazwiska, które przyciągną jakąś szerszą publikę też z innych miast, no bo to tak nie da rady. Jak szukaliście frików przy okazji Wujka i Araba, to jakie jeszcze były pomysły, które można zdradzić, a do których już na pewno nie wrócicie? Z różnych względów. No nie no, z frikami jest ciężko, tak? Bo frik, żeby był naprawdę takim dobrym frikiem i spełniał swoje oczekiwania, to musi być jakiś mocny frik, to musi być jakieś mocne nazwisko i to też musi być duża kasa, tak? Nie ma półśrodków, jeśli chodzi o friki, także jak już będziemy się decydować na frika, to będziemy szli w jakieś grube nazwisko, a nie w półśrodki. A poza Damianem Janikowskim, kogoś z innego sportu próbowaliście ściągnąć, przeciągnąć do siebie? No tak, tu były rozmowy z Brunejką, na pewno swego czasu, że był nawet też gościem honorowym u nas na FEN 2. Jakieś jeszcze nazwiska na pewno były, teraz ciężko mi sobie przypomnieć. No co chwilę sobie jakieś pomysły, co chwilę coś tam kombinujemy, wymyślamy. Świat nie lubi próżni. Ale fakt faktem, no ta gala w Warszawie z Wujkiem i Zarabem, no dużo było jednak hejtu, ale jednak odbiła się olbrzymim echem i ta gala, o tej gali mówili wszyscy. I mimo tego, że była ta dwójka, która dała no fatalny pojedynek na tle całej reszty, no to jednak mówiło się o tej gali bardzo, bardzo dużo. Niestety polski rynek jest specyficzny i do końca sprawiedliwy. Przykładem tego są gale typu Fame MMA, gdzie sportowo tam nie jest jakiś nie wiadomo jaki poziom, są ludzie znani z internetu i jest bardzo duże zainteresowanie wokół tego i to jest niestety troszeczkę przykre, że tak to w Polsce wygląda, że ludzie bardziej się interesują jakimiś patostreamerami, czy też osobami znanymi tylko z internetu, a nie prawdziwymi sportowcami, którzy oprócz tego, że są super sportowcami, to nie są tak bardzo medialni, nie są tak bardzo znani. Aczkolwiek doszedłem teraz do tego, że te gale w Fame MMA mimo wszystko nie są takie złe, bo skoro wzbudzają zainteresowanie wśród 12-13-latków, którzy przez to, że chcą śledzić swoich bohaterów znanych z YouTube'a, zainteresują się MMA, to jak dorosną za 3-4 lata, będą chcieli, według mojej oceny, będą chcieli zobaczyć czegoś więcej, wyższy poziom i zainteresują się profesjonalnymi galami takimi jak FEN. Także myślę, że to z biegiem czasu może być dla nas plusem. Módlmy się o to. Absolutnie nie popieram tego, tak, żeby była świadomość. Jestem przeciwny frikowym galom i jest mi przykro jako promotorowi, który o 6 lat walczy naprawdę o te polskie MMA, walczy o swoją organizację, robi co może, żeby ona się rozwinęła, żeby miała jak najlepsze oprawy, jak najlepszą produkcję, jak najlepszych zawodników, a że tutaj pojawia się świeża organizacja, która ze sportem ma niewiele wspólnego i nagle jest takie olbrzymie zainteresowanie, wypełnianie dużych obiektów i duża kasa. Nie jestem zazdrosny, bo patrzę przede wszystkim na siebie, ale jest mi zwyczajnie jako osoby, która ciężko nad tym pracuje od lat, troszeczkę przykro, że jest tak niewdzięczny rynek. No, no ale tak jak mówię, no, jestem przeciwny, ale staram się wyciągać z tego jakieś plusy dla naszej organizacji. Teraz na chwilę od MMA bym chciał odejść i zapytać o piłkę nożną, bo jakby śledzę media społecznościowe, no, z racji normalnie wykonywanej funkcji, wszystkie, no Instastory już nie dostarcza czasu, ale no wiem, że bywasz na meczach, byłeś na Mistrzostwach Świata, Europy, jako kibic, mocno kibicujesz Polakom, emocjonujesz się tymi, twoje wpisy nie są takie tylko po to, żeby podkręcić publikę, tylko one są często emocjonalne bardzo, jeżeli chodzi o piłkę. Zgadza się, no ja od lat interesuję się piłką nożną, tak, mój ukochany klub Lechia Gdańsk, któremu kibicuję praktycznie od najmłodszych lat, już jako sześciolatek byłem na słynnym meczu Lechia Juventus.
Także piłka nożna zawsze była bliska mojemu sercu, stąd też moja praca dla UEFA podczas Euro 2012, także takie spełnienie młodzieńczych marzeń, że kiedyś czymś się interesowałem, teraz mogłem przy tym być, przy tym pracować, także praca przy piłce nożnej, przy reprezentacji też, nawet miałem przyjemność swego czasu polecieć z reprezentacją na jeden mecz do Rumunii jednym samolotem, także to też jakieś takie spełnienie moich marzeń. No i co, no jak kadra gdzieś gra, czy są Mistrzostwa Świata, czy Europy, to zawsze jak mam czas, to staram się jeździć, kibicować, także to jest moje takie hobby i też zarazem druga pasja. No w Polsce jest taki... Nie tylko w Polsce, ale jeżeli chodzi o kluby, to zawsze wybiera sobie, każdy fan piłki nożnej wybiera sobie jakiś klub w Polsce, ale ma też jakieś ulubione za granicą. To u Ciebie jak nie, to wygląda? Nie, ja tak nie mam. Ja jestem osobą bardzo emocjonalną i nie wyobrażam sobie, żeby być kibicem Realu Madryt, czy też Juventusu, czy Manchesteru. Uważam, że klub się wybiera jeden na całe życie i ja wybrałem sobie drużynę z mojego rodzinnego miasta, tam gdzie się urodziłem, z Gdańska, i tej drużynie kibicuję emocjonalnie i to jest moja jedyna drużyna, inne kluby po prostu oglądam czysto sobie tak na sportowo, bez żadnych emocji, tak? Po prostu w meczu Realu z Barcelony mogę bardziej kibicować Realowi niż Barcelonie, ale to kompletnie nie jestem emocjonalnie związany z tymi drużynami i to nie jest to. Ja kibicuję Lechii Gdańsk, kibicuję reprezentacji Polski i też nie jestem takim szowinistą, jak grają polskie drużyny w pucharach, to wtedy już może z mniejszą dozą emocji, ale kibicuję wszystkim polskim drużynom. Także wczoraj grał Piast Gliwice z Beatę Borysów, to kibicowałem Piastowi i potrafiłem się nawet cieszyć z bramki zdobytej przez Piasta. Tak, no to jest co akurat jest fajne. I to Polacy, to myślę, że ogólnie Polacy mają taką... w tych momentach, kiedy faktycznie trzeba Polakom kibicować, to robią. I te animozje międzyklubowe odchodzą. Ja sam pamiętam, jak Lech grał z Manchesterem City, z Juventusem, to cieszyłem się tak, jakby to strzelała reprezentacja Polski, czy kluby, którym kibicuję. Jakich zawodników, wracając do MMA, wziąłbyś z innych organizacji? Jakbyś miałbyś po jednym wybrać, żeby wstawić do Fenu? Kogo z UFC byś wziął? Kogo bym wziął z UFC? No kurde, Conora McGregora, proste. To spodziewałem się takiego, myślę, że nikt nie odpowiedziałby nigdy inaczej. No myślę, że pytania to są bardzo, bardzo proste. Z KSW? No Pudziana. Pudziana jednak. No to kurde, trzeba patrzeć na to, kto jest największym koniem pociągowym, największą maszynką do zarabiania pieniędzy i gromadzenia publiki. No nie oszukujmy się, Pudzian rozhulał KSW i to, gdzie teraz są, to w dużej mierze zawdzięczają przyjściu Mariusza Pudzianowskiego, tak? Bo Mariusz przyszedł już do KSW jako osoba znana ze strongmanów, rozpoznawalna i pociągnął ten wózek do maksa. No nie oszukujmy się, no, na ulicy jak spytamy się z każdego człowieka, to nie sądzę, mało będzie takich, kto nie będzie wiedział, kto to jest Pudzian, tak? Pudziana zna prawie każdy Polak, to. Nie tylko. Pudziana, Papieża i Wałęsa. Tak, no myślę, że ta trójka to tak, to prawda. Z ACA? O, to tutaj dyplomatycznie zagram i wziąłbym Mameda Kalidowa, bo też tam walczy, także miałbym dwóch najlepszych. Sprytnie. A teraz wraca, no właśnie teraz, no myślę, że nie ma pytania dokąd, ale no... tak, no był taki epizod i jeszcze parę osób się zastanawia, czy może faktycznie nie wróci tam z Bellatora. Ale nie powiedział, dokąd wraca. No nie powiedział, ale jak popatrząc, ja czułem, że te wakacje z Maciejem Kawulskim to nie są tylko wakacje. Nie, no słuchajcie, ja od początku nie wierzyłem w tą emeryturę. Według mnie to jest tak, Mamed zagrał w super filmie, tak? Czyli jego rozpoznawalność jeszcze wzrosła. Teraz jest dwóch porażkach. Jakby powracał tylko po dwóch porażkach, to jednak już by nie było takiego wow, bo było, no Mamed powraca, żeby się odbudować. A teraz wielka legenda, wielki mistrz, no bo de facto takim mistrzem przez te lata był, trzeba mu to oddać, powraca z emerytury, wznawia kariery, czyli jest wydarzenie, jest wow, no i o to chodziło, tak? No tak jest, tak jak wszyscy się chyba spodziewali, ja też zaskoczony bardzo nie byłem, zresztą chyba i w całym internecie tego efektu wow też takiego wielkiego nie było, to było zaledwie pół roku. Tak, za szybko troszeczkę, za szybko. Nie rozumiem, dlaczego już teraz to zostało ogłoszone. Ja bym to zrobił, no bo umówmy się, no Gala na Narodowym jest żadną tajemnicą, i mi się wydaje, że ogłoszenie walki od razu Mameda na Narodowy w momencie promocji gali to byłby strzał absolutny, no ale zobaczymy. Ale na pewno coś dużego się kroi, tak? Bo Mamed wraca na pewno nie po to, żeby bić się na jakiejś takiej przeciętnej gali, tylko chyba coś dużego się kroi. Nie? No i pytanie, czy wraca, żeby się pożegnać, czy wraca i po prostu? No, to jest kolejna kwestia. No, no Mamed jest wojownikiem, jeszcze jest na tyle młody i dopóki ma zapał i chęci, no to może jeszcze się bić na wysokim poziomie i przy tym zarabiać duże pieniądze. Tak? A jak odebrałeś ten wpis, bo to jest też ciekawa sprawa, a propos tego, że chcieli go wstawić do klatki, to teraz on wejdzie sam do klatki na swoich zasadach. Trzeba przyznać, że
Bardzo, bardzo fajna gra słów i wpis. Tak, dobrze to ujął, naprawdę. No. Słowem w sedno. Z Bellatora kogo? Kogo bym wziął z Bellatora, no? Kurde, to mi... No taki najbardziej łakomy kąsek, no, to jest, nie wiem, Fedor. Jest Fedor chyba, no. Jeżeli ma kontrakt oczywiście, nie wiem, jaki to nie jest status. Chyba nie, bo po turnieju chyba wszystkim te kontrakty się gdzieś tam pokończyły, ale chyba Fedor, ewentualnie Chelsonen może w Polsce. Jest to jednak postać mocno rozpoznawalna też i lubiana przede wszystkim z różnych względów. No mega elokwentny facek, taki typ, no to jakby Conor jest jego wersją 2.0, jeżeli chodzi o trash talk. Jednak, no Chelsonen zawsze, mojej opinii, jest lepszym trash talkerem, jest tak inteligentnym gościem piekielnie, że jednak jestem numerem jeden. Z Babilonu? O, kogo bym chciał z Babilonu? No teraz tam jest taka trójka, czwórka takich młodych talentów. Skibiński chyba to jest teraz taki najlepszy zawodnik, który... Tak. Zdecydowanie Skibiński. Mhm. Armia Fight Night? Armia. Kto tam jest taki ciekawy? No jest Albert, jest... Albert jest wolnym zawodnikiem, miał kontrakt na jedną walkę. Tak jest. No Patryk Surdyn jest w takiej kategorii dość niszowej, no ale jednak... To jest mega, 6-1 kategoria. Tak, nie? Mega zawodnik. Tomek Jakubiec też. No, fajny. Jakubiec ciekawy zawodnik, no. No to ta kategoria, która naprawdę w Polsce stoi też bardzo dobrze, 7-7. Kogo my tam jeszcze mamy? No chyba wszystko z tych takich większych organizacji, które pewnie obaj śledzimy. I jeszcze kolejna plotka, którą mam do rozwiania. Czy była taka sytuacja, że na któryś waszych galach zawodnicy bili się za przysłowiowy fame z Polsatu, czyli za darmo po prostu, nie dostawali fizycznie wypłaty pieniędzy, tylko bili się za udział na po prostu gali, która jest transmitowana przez Polsat? Nie, nie było tak. Zawsze zawodnicy walczą na sumy nagrodzenia. Mm. Co jest najtrudniejsze przy organizowaniu gal? Taka jedna rzecz, która cały czas... Najtrudniejsze jest zorganizowanie, finansowanie na to wszystko, żeby wszystko się spięło finansowo. Tak, już nie mówię o tym, żeby na gali zarobić, ale żeby nie dołożyć. Najtrudniejsze jest zapięcie budżetu. Hmm. Największe marzenie związane z FEN? No, mam wiele marzeń związanych z FEN. No, na pewno takie są mniejsze i większe, tak? Mniejsze marzenie... Takie dosyć realne to zrobienie gali na Ergo Arenie w Gdańsku, bo mieszkam tam niedaleko, zaledwie 2 km, to bardzo bym chciał tam zrobić organizację, a jak na razie przez 6 lat w tym biznesie jeszcze nie zrobiłem, pomimo niektórych podchodów i prób. Potem kolejne jakieś takie marzenie to organizacja gali za granicą. Myślę, że to jest dosyć realne i też to wkrótce zrealizujemy. No a takie marzenie już, takie bardziej kwestii marzeń, to zorganizowanie kiedyś gali na Stadionie Narodowym, bo myślę, że każdy taki organizator z ambicjami chciałby coś takiego zrobić. Tak, nie wiem, czy to się uda, ale życzyłbym sobie tego i naszej organizacji. No, każdy na świecie myślę, że chciałby, bo to jest jednak drugi wynik, gdzieś tam ten pierwszy wynik jest cały czas tam gdzieś kwestionowany, no ale no, nie możemy już tego sprawdzić, więc trzeba to oddać jednak Japończykom, że są pierwsi, no ale... Tak, ale ja wychodzę z założenia, że w życiu trzeba stawiać sobie poprzeczkę wysoko i nigdy nie można się bać własnych marzeń. Ja zorganizowałem galę FEN 1, to było jakoś w listopadzie 2013 roku, potem KSW robiło, nie, zrobiłem galę FEN 2 w marcu, KSW robiło galę na hali stulecia, ja tam byłem na tej gali jako gość i tak sobie marzyłem, ja pierniczę, jakby było super kiedyś zrobić tam galę, jakby mi się to marzyło. I nawet nie spodziewałem się, że po kilku miesiącach my już tam galę zrobimy, tak? I my FEN 3 robiliśmy na hali stulecia i tą halę wypełniliśmy prawie w komplecie i mówię, kurczę, to trzeba uważać na swoje marzenia, bo mogą się spełnić. No fajnie, fajnie powiedziane. O twojego syna chciałbym też zapytać. Pochłania go to trochę? Środowisko? Sporty walki? Czy on w ogóle nie, zupełnie... Nie, no pochłania mnie, ale na przykład od mojego syna dostałem całą edukację a propos Fame MMA, no bo on mi dokładnie wytłumaczył, kto to jest Lord Crushfield, kamerzysta, Kubańczyk i tak dalej, tak? To wcześniej coś mi mówił o tych postaciach, ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, potem jak zacząłem oglądać siłą rzeczy galę Fame MMA, no to kurde, mówię, kurde, przecież syn mi mówił cały czas o tym Crushfieldu, o tym kamerzyście, mówię, ja pierniczę, także
tu się właśnie zorientowałem, jak mój syn ma 12 lat, że Fame MMA to przeważnie klientela to są młodzi właśnie chłopacy, tak zwana gimbaza. Nie? A trenuje coś? Sporty walki jakieś? W ogóle sport? Tak, trenuje. Chodzi na piłkę nożną, chodzi na tenisa, trochę chodzi na judo. Tak na razie ogólnie rozwojowo. Na pewno chciałbym, żeby sporty walki jakoś trenował, ale nie do końca chyba profesjonalnie, tak? Wolałbym, żeby jednak to było jako taki dodatek, żeby było mu w życiu łatwiej i sprawniej. Nie wiem, czy do końca MMA, czy chciałbym przez to przechodzić, że mój syn będzie bił się w klatce, bo to jednak duże nerwy dla rodzica i tak dalej. No to coś w tym jest na pewno. Chciałbym zapytać... Na pewno sam bym się wolał już być w tej klatce, niż patrzeć, jak mój syn tam walczy. A ktoś w ogóle z bliskich, z przyjaciół, z kolegów gdzieś kiedyś bił się? Poczułeś takie emocje właśnie związane z kimś, z jakąś osobą blisko, która gdzieś trenuje, nawet na amatorskich zawodach walczy? Nie, no emocje w ogóle... Jeszcze taką ciekawą historię chciałbym opowiedzieć, bo pierwszą galę robiliśmy w 2013 roku w listopadzie. Pamiętam, że kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu już tak, jeszcze nie było pomysłu konkretnego, żeby zrobić tą galę, ale już mi chodziło coś takiego po głowie i szukałem, że tak powiem, jakiejś możliwości, żeby to zrobić. Dopiero kiełkowało mi to w głowie. Była taka gala Gladiator Sky1 Rules we Wrocławiu, hali Orbita. Poszedłem tam jako gość. Przez przypadek na hali spotkałem mojego kolegę, z którym chodziłem do podstawówki i potem też żeśmy się zadawali razem, Dobrosław Bielecki, podczas wieku, że tak powiem, młodzieńczego i nie widziałem go kupę lat. Spotkałem go na tej gali, okazało się, że on był trenerem sportu walki już od lat i że był w narożniku Michała Wlazły, bo go prowadził i zaprosił mnie, żebym ja wszedł z nimi do narożnika, także poszedłem na galę jako zwykły gość, a skończyłem jako sekundant w narożniku w walce wieczoru, przebrali mnie w dresy, rozgrzewałem z nim razem tego Michała Wlazła i poczułem tam takie emocje i tak dalej. To też chyba miało wpływ na to, że chciałem tę galę robić, tak? No bo poszedłem do tego narożnika, czułem taką adrenalinę, takie emocje, jakbym sam tam się bił, no coś niesamowitego, nie? Także życie jest pełne niespodzianek. No to ciekawe, bo właśnie nigdy nie pytałem nikogo, jakie to jest uczucie być w narożniku. No jak widać, można pójść na galę jako zwykły gość, a skończyć w narożniku w walce wieczoru. No, ciekawa historia. Nie? To prawda. No, trenerzy muszą być pozbawieni tych emocji, no bo muszą kalkulować, są odpowiedzialni trochę też za wynik. Może nie za wynik, ale za to, co się dzieje w klatce. Ale faktycznie tak wpadają z przypadku. To... Same emocje. Pamiętam, jak byłem na gali Polsat Boxing Night, jak Andrzej Gołota bił się z Adamkiem. No, z racji tego, że wszyscy, tak jak wcześniej wspomniałem, zarywałem noce dla Andrzeja, no to kibicowałem Andrzejowi. Tam była taka atmosfera podczas tej walki. Ludzie wszyscy podbiegli już bliżej tego ringu. Był taki ścisk. Jedni kibicowali Adamkowi, drudzy Gołocie. Była taka adrenalina, no, to coś niesamowitego, tak? No tak, no to trzeba przyznać. Ale jest, to jak mi się wydaje, ja ten pojedynek tak pamiętam, że jednak ludzie, którzy większość ludzi w ogóle, nie też ci, co wstawali na Andrzeja, gdzieś głęboko w sercu wszyscy temu Andrzejowi trochę kibicowali. Trochę tak było, mi się wydaje. Zgadza się i tutaj też miałem troszkę rozdarte serce, bo Adamkowi też wcześniej kibicowałem, ale jednak Gołota to taka legenda, jeśli chodzi o sport. Nadzieja Białych, także jednak ten Andrzej zawsze był gdzieś na pierwszym miejscu. O boks w ogóle chciałbym się Ciebie zapytać, no bo gdzieś ta taka walka medialna, przepychanki, te boksy MMA, MMA boks cały czas występuje, środowisko dzieli się równo na pół. Tylu zwolenników tej tezy, że boks że MMA wyparł boks, jest tyle samo przeciwników, co zwolenników. Jak myślisz, boks jest w stanie jeszcze się dźwignąć? Nie wiem, czy upadł w ogóle, no zacznijmy od tego. No. Z boksem jest troszeczkę inaczej, tak? Bo boks nie jest na takim najwyższym poziomie, to te walki są strasznie nudne. No ja nie mogę tego oglądać. Jak patrzę na takich przeciętnych zawodników na tych polskich galach, no to mnie strasznie nudzi, tak? Natomiast jak dochodzi do takich hitowych pojedynków typu, jak ostatnio Joshua bił się z Witalijem Kliczko, to naprawdę chce się oglądać, są emocje. Ale w tych takich gorszych walkach, które są przeważnie na polskich galach, to mnie to kompletnie emocjonuje, to jest nudne po prostu. No i tak uważam, MMA jest ciekawsze z racji tego, że jest bardziej przekrojowe, tak? Jak nie stójka, to parter, to jakieś poddania, to jakiś grappling, to jakaś obrona przed obaleniami. No, więcej się dzieje, także według mnie z racji tego, że jest to bardziej przekrojowy sport, jest po prostu ciekawszy i boks jest dłużej na rynku, ale myślę, że jednak przyszłość należy do MMA i że te MMA coraz bardziej będzie się rozwijać i dominować rynek. No i niestety nikt tego już nie zatrzyma. Znaczy boks zawsze będzie, tylko mówię, zainteresowanie wokół boksu będzie tylko wokół tych największych hitowych wydarzeń i najbardziej tych ciekawych walk, bo one gwarantują emocje. A myślisz, że jeszcze zdarzy się w polskim MMA, może nie tylko w polskim, jeszcze jakiś mariaż na zasadzie Conor Floyd? Jakiś zawodnik MMA pójdzie do boksu albo w drugą stronę?
Znaczy to nie jest takie proste, tak? Tak naprawdę, bo ja już z doświadczenia widzę, że szybciej z zawodnika, który ma opanowane techniki parterowe, tak na przykład Daniel Janikowski jest zapaśnikiem, szybciej go nauczysz stójki, niż stójkowicza nauczysz parteru, tak? Także z dobrego boksera ciężko zrobić dobrego zawodnika MMA i nie ma co się tutaj oszukiwać. No, szybciej z jakiegoś grapplera, zapaśnika czy judoki zrobić zawodnika MMA niż ze stójkowicza, kickboksera, a tym bardziej z boksera, tak? Bo to jest zupełnie co innego. No wyobraźmy sobie takiego Mariusza Wacha, który jakiś poziom bokserski osiągnął i wyobraźmy sobie teraz, że z Mariusza Wacha chcemy zrobić zawodnika MMA. No ile czasu by mu to zajęło, żeby nauczyć się chociażby obrony obaleń i tak dalej? No nie ma szans. No to... Nie ma żadnych. No. Że taka jest brutalna prawda. No coś w tym jest. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś w życiu? O Jezus Maria, to dużo nikt, było? Nikt nie jest alfą i omegą, nie no po prostu pytanie mnie trochę zaskoczyło, nikt jest alfą i omegą, no każdy w życiu popełnia jakieś błędy. Nie chodzi mi o biznesowe nawet rzeczy, tylko ogólnie, coś takiego bardzo błahego, ale może coś, co faktycznie było, czego żałujesz? Nie, no niczego nie żałuję w życiu, to zrobiłem, no, jak coś zrobię złego, to staram się wyciągać z tego wnioski. No. Mhm. Największa słabość? Największa słabość? Zawodnicy zwykle oczywiście mówią o tych słabościach przy robieniu wagi, czyli albo po zrobieniu wagi, albo po walce, czyli wiadomo, jakieś fast foody, Nutella i te dietetyczne słabości, to pierwsza rzecz, która przychodzi większości gości do głowy, a może to jest coś innego? Nie, to nie przychodzi mi nic takiego do głowy. Co byś zmienił w Polsce i w Polakach? Co ci się najbardziej tutaj u nas nie podoba, bo ludzie wyjeżdżają za granicę, no teraz wycieczki zagraniczne, wszystko jest takie proste, bilety są już zawsze tańsze, można latać dosłownie za grosze, czasami wakacje za granicą są tańsze niż w Polsce i ludzie przyjeżdżają i cały czas mówią o tej polskiej cebuli, cały czas wytykają jakieś wady, te słynne nasze parawany, siatki z Biedronki, skarpetki w klapkach i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Co tobie najbardziej w Polsce i w Polakach nie podoba? Ale Polska jest najpiękniejszym krajem na świecie. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Nie wyobrażam sobie, żebym gdziekolwiek indziej na świecie mieszkał na stałe. Fajnie jest gdzieś wyjechać sobie, czy na Majorkę, czy na jakieś Wyspy Kanaryjskie, na wakacje trochę pobyć, ale wrócić. Także naprawdę cieszę się, że się urodziłem w tym kraju i jedyne, co bym tutaj zmienił, to ten klimat troszeczkę bym poprawił, żeby było troszeczkę więcej tych ciepłych miesięcy i to praktycznie wszystko poza tym, co mi ten kraj bardzo się podoba i pasuje. Mm. O jedną rzecz, która teraz mi przyszła, chciałem się ciebie zapytać, ostatnio między znajomymi rozmawialiśmy, taka dyskusja rozgorzała a propos, no, zbliża nam się gdzieś tam małymi krokami kolejna rocznica Powstania Warszawskiego i no, wiele osób zrobiło na tym potężny biznes, na tych bluzach patriotycznych i tak dalej, no i sporo osób ma zastrzeżenia do ludzi, gdzieś, których widzą pijanych, leżących w bluzach z tą przypaską nadrukowaną czy założoną Polski Walczący, jaki masz do tego stosunek? No ja mam stosunek taki, no jak ktoś chce robić na tym biznes, to niech robi. Nie widzę w tym nic złego, że ktoś akurat chce sprzedawać jakieś symbole, tak? Bo dzięki temu osoby, które chcą się z tym identyfikować, mogą takie ciuchy mieć i się z tym obnosić. No ale natomiast nie toleruję czegoś takiego, że ktoś nie szanuje takich barw albo symboli, bo jeśli ktoś już zakłada sobie taką koszulkę czy opaskę czy jakiś symbol, to musi to traktować jako jakąś świętość i to szanować. To jest brak szacunku. Taka osoba, która tak się zachowuje, nie jest godna nosić tych barw i tyle w temacie. Jeżeli są... Dla mnie barwy to świętość, tak? Czy barwy Polski, czy nawet mojego ukochanego klubu, tak? To nie wyobrażam sobie, żebym, nie wiem, no gdzieś mój szalik, żeby leżał w śmietniku i tak dalej. No to w ogóle nie tędy droga. Mhm. Jakbyś mógł cofnąć czas, to byś zmienił? To kurde, odmłodziłbym się trochę, chciałbym być młodszy. Tylko to nic, nie takiego nie ma co... Nie musi chodzić w ogóle o twoje życie prywatne. Szybciej bym fan założył. Szybciej? Z rok przed KSW. Oni by teraz musieli gonić. Sprytnie. I chciałbym zapytać, najdroższa rzecz, jaką sobie kupiłeś? A to a propos słabości, to jeszcze tam są buty, zegary. A, zakupy, tak, to moja słabość. Zależny jestem od kupowania ciuchów, no to jest moja słabość. Tak. No właśnie, to się cofnę się do jednego pytania, a teraz kolejne, czyli co najdroższego sobie kupiłeś? Taki, nie chodzi wiadomo o domy czy samochody, tylko takie rzeczy, które niestandardowe, nazwijmy to. To nikt normalny by sobie czegoś takiego nie kupił za takie pieniądze, a ty jednak poświęciłeś i masz.
Nie wiem, jakiś zegarek sobie kiedyś kupiłem, taki dosyć drogi, jakiegoś tam Rolexa chyba, trochę też za niego dałem dużo. No jak to... Zdarzało się parę wybryków. Jak to za Rolexa, no. No dobrze, to jeżeli chodzi o mnie, to byłoby wszystko. Na koniec mamy jeszcze konkursy, które musimy rozwiązać i które musimy zrobić. Więc z odcinka... Już ta godzina minęła? To kurde, szybko poszło. No właśnie, to tak fajnie, jest. Fajnie się gada, miło. Cała przyjemność po mojej stronie. Odcinek czwarty z Karoliną Owczarz. Tam było pytanie o zawodowy rekord jej chyba drugiej rywalki z tego programu w... O Jezus, w Ameryce... Nie, w Meksyku. Taki a la contender, czy jak to woli, Ultimate Fighter bokserski. Więc nagrodę, no niestety nie możemy zrobić losowania. Losowania są nielegalne, no ale trzeba mieć na to jakieś tam super ekstra pozwolenia. Tak. My tego nie robimy, także no, od tej pory troszeczkę się zmieni formuła pytań, więc z odcinka czwartego nagrodę wygrywa Mateusz Szczepanek. Prosimy oczywiście o kontakt. Pozdrowienia dla Mateusza Szczepanka. Tak jest, a z piątego odcinka to była data ślubu Piotra Strusa. To wygrywa w tym odcinku nagrodę Ela Lasota, także również pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu albo przez do mnie na prywatnie, Messenger, Instagram, Twitter, albo na mail, albo na fanpage, gdziekolwiek. Będzie koszulka z naszego sklepu oczywiście, inthecagecapsule.pl. No i teraz czas na konkurs z Tobą, Paweł, więc pytanie dla naszych fanów, natomiast nie z jedną dobrą odpowiedzią, tylko na tak zwaną kreatywność, czyli Ty wybierzesz najciekawszą odpowiedź na to pytanie, także Twój czas. Czy co ja mam teraz... Zadać pytanie naszym widzom. Kurde, dzisiaj mnie zaskakujesz, Mariusz, tymi pytaniami. Dobra, pytanie... Aha, musi być odpowiedź najbardziej kreatywna, czyli to nie może być takie konkretne pytanie, tylko musi być jakieś takie... Tak, no bo tak, nie możemy... Wszyscy dadzą poprawną odpowiedź, no to musimy jakoś... nie możemy zrobić losowania, więc no musimy wybrać po prostu... Ty wybierzesz po prostu najciekawszą odpowiedź, dobrze, najbardziej kreatywną. Który z obecnych czołowych zawodników organizacji FEN jest największym materiałem na gwiazdę i którego waszym zdaniem czeka największa kariera w sportach walki? Tak jest. Napiszcie imię, nazwisko i uzasadnijcie, dlaczego akurat ten zawodnik. Jak ja bym miał... Ja powiem też, że mam swojego faworyta. Tak, no jak ja bym miał chyba w tej chwili wskazywać, no to myślę, że pewnie obstawiam, że 90% może być takich odpowiedzi, że będzie chodziło o Mateusza Rembeckiego. Tak może być. Albo Andrzeja Grzebyka. No między tą dwójką bym gdzieś to tam rozgrywał, ale zobaczymy. No dobrze, Paweł, co ja dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i za ten talk show. Mam nadzieję, że się podobało. No i co, widzimy się pewnie najpóźniej we Wrocławiu. Zgadza się. 12 października zapraszam wszystkich w FEN26. Nie zwalniamy tempa i dalej robimy swoje. Tak jest. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Ja również pozdrawiam serdecznie wszystkich sympatyków indycage.pl. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki.